inauguracja w Polkowicach się udała. Nowy trener, punkty długo oczekiwane w Polkowicach. To już jednak ten mecz to historia. Przed nami kolejne spotkania ligowe, które nie będą łatwiejsze niż ten najbliższy mecz. No na pewno inauguracja fajna, no bo 3 punkty, na tym nam zależało, bo nie w jakim stylu, przede wszystkim 3. Moim zdaniem tutaj była szansa podwyższyć wynik tego spotkania, no ale najważniejsze, tak jak powiedziałem, 3 punkty. No nie znam żadnej ligi, w której jest łatwo wygrywać i przyjemnie. Każdy chce wygrywać i tak samo tak podejrzewam, że będzie w meczu z Siarką Tarnobrzeg, jak też będą walczyli o 3 punkty, także no my jedziemy w określonym celu, chcemy przywieźć 3 punkty do domu. Troszkę inne ustawienia niż to miało miejsce za poprzedniego trenera. Wrócił do składu Kamil Wacławczyk, były kapitan, no i obecny kapitan drużyny. Jak to wygląda? Wygląda to na pewno z zewnątrz, że potraficie, że ten zespół potrafi grać piłką. No ja uważam, że tak, że potrafi grać. To też powiedziałem na bodajże konferencji przed meczem, że widać po chłopakach chęć do gry w piłkę i tutaj też długimi momentami z zespołem z Hutnika. My dyktowaliśmy warunki nie tylko bez piłki, ale i z piłką potrafiliśmy sobie fajnie radzić. I tak z takim zamiarem jedziemy też do Siarki, a jeżeli chodzi o jakby osobę Kamila, no to dla mnie to jest absolutny lider. Wraca do składu i wraca też jako kapitan. Jest tą centralną postacią, na której mi mocno zależało i tutaj też w jakiś sposób jest też przełożeniem mojej ręki i mojej myśli na boisko i na razie do tej pory bardzo dobrze się wywiązuje z tego. Układ gier, można powiedzieć, że jest dla nas wymarzony, bo nie gramy z tymi zespołami szczuba tabeli. Są to zespoły, że tak powiem, z dolnej części, natomiast nie jest to wcale powiedziane, że ten rywal z dołu jest łatwiejszy, a czasami nawet jest trudniejszy. No zdecydowanie Siarka za trenera Baceli gra już troszkę inaczej, inaczej jest poukładana i widać też organizację inną gry i to też nie będzie łatwy mecz i tak jak pan powiedział, no tutaj z każdym może w tej lidze wygrać i każdy będzie grał o 3 punkty. No a tak naprawdę te 8 ostatnich meczy, no to no mimo wszystko no, mamy takie mecze jak Kotwica, jak Radunia, jak Polonia Warszawa, jak Olimpia Elbląg, no to są mimo wszystko drużyny, które są gdzieś tam w górnej części tabeli, no ale my chcemy nawiązać walkę o to, żeby być jak najwyżej w tabeli do tej przerwy zimowej. Ostatni mecz za nami, Hutnik Kraków, bardzo ważny mecz, bardzo ważna wygrana, no i oczywiście byłeś w tym środku pola. No tak, no moim zdaniem ten mecz był pod nasze dyktando, szkoda, że nie strzeliliśmy tej bramki na 2. Ale fajnie wygraliśmy i teraz mamy plan na następny mecz i myślimy o tym meczu najbliższym. No właśnie, wyjazd do Siarki Tarnobrzeg. Jaki to jest rywal? Wydaje się, że dół tabeli, ale nie będzie tu w tej lidze łatwych rywali. Tak jak liga pokazała, że każdy mecz jest ważny i tu nie ma, że jedzie pierwszy zespół do ostatniego i różnica jest. Także spodziewamy się ciężkiego meczu, bo też znam ten zespół i też grają ofensywnie, także tak jak my chcemy zagrać i no co, zobaczymy. Jedziemy tam na pewno zagrać dobry mecz i wygrać. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.